Witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy webinar Dlaczego jemy za dużo? Ja nazywam się Maria Pabich, jestem dietetykiem i edukatorem żywieniowym. Zajmuję się głównie odżywianiem dzieci pod kątem wzmocnienia odporności, jak również dietami wegańskimi i wegetariańskimi. Ale ogólnie powiedziałabym, że zajmuję się również takim podnoszeniem poziomu zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez właśnie odżywianie. Ale nie zawsze tak było, nie zawsze byłam dietetykiem. <laughs> Zainteresowałam się tym tematem dopiero w 2012 roku, a skłoniły mnie do tego choroby mojej córki, którą właśnie widzicie na zdjęciach. Hania urodziła się w 2011 roku i kiedy poszła do żłobka, to zaczęła nam bardzo dużo chorować. I mnie się wtedy wydawało, że my się dobrze odżywiamy, że nie jemy dużo słodyczy, nie jemy dużo fast foodów, odżywiamy się. Wydawało mi się dobrze, tak jak powinniśmy i w podobny sposób zaczęłam żywić swoją córkę. Jak się okazało, nie był to odpowiedni sposób żywienia, nie był to sposób, który dawał jej i nam takie zdrowie, jakbyśmy chcieli. Pamiętam takie sytuacje, kiedy mieliśmy zaplanowane wyjazdy, a Hania po raz kolejny była chora. Pamiętam jak z Tomkiem rzucaliśmy monetą, kto z nas pojedzie, a kto zostanie. Yy, właśnie z Hanią w domu i pamiętam jak Tomek pojechała, ja siedziałam na podłodze i dosłownie płakałam, bo, bo byłam bezradna. Nie wiedziałam co zrobić, nie wiedziałam jak pomóc mojemu dziecku, żeby przestało chorować. Czułam się uwięziona w domu. Czułam się, że chciałabym pomóc swojemu dziecku, a nie wiem jak to zrobić, ale lekarze zupełnie nam nie pomagali. I wtedy właśnie zupełnym przypadkiem trafiłam na temat odżywiania i zaczęłam się wgłębiać w niego. I od 2012 roku najpierw zmieniłam odżywianie swojej rodziny. Potem skończyłam studia z dietetyki, zaczęłam się tym tematem zajmować zawodowo i teraz pomagam wielu osobom, wielu rodzinom właśnie zmienić te nawyki, podnieść zdrowie, podnieść odporność i też lepiej wyglądać. Bo gdzieś ta sylwetka i te kilogramy są dla nas ważne i wiem o tym. Nie są może tak ważne jak zdrowie, ale. Są na takim, że tak powiem, przyjemnym skutkiem ubocznym tego, co osoby pracujące ze mną otrzymują. I dzisiaj właśnie zajmiemy się trochę tym tematem, dlaczego jemy za dużo. Tutaj jest plan webinaru, czyli będę mówić o tym, czym jest wolność w jedzeniu, bo właśnie, to wolność to jest coś, co często nas blokuje, bo nam się wydaje, że będziemy musieli z czegoś zrezygnować i będziemy w pewien sposób przez tą dietę ograniczeni. Powiem wam dlaczego diety generalnie nie działają, jak ja do tego podchodzę, żeby działały. No i zajmiemy się tym dlaczego jemy za dużo. Powiem wam o sześciu powodach, dla których wydaje nam się, że jesteśmy głodni. W temacie było sześć powodów, dla których czujemy głód, a tak naprawdę nie zawsze to jest głód i nie zawsze powinniśmy rozwiązać go jedząc. Co najczęściej właśnie robimy i stąd Biorą się właśnie te nadmiarowe kilogramy. Jeżeli poznamy te powody, jeżeli dowiemy się, jak sobie z nimi radzić, będzie nam prościej, kiedy już spotkamy je w naszym realnym życiu. Słuchajcie, co jest bardzo ważne dzisiaj dla mnie? To nie są informacje. Bardzo ważne jest, żebyście potraktowali to jako początek jakiejś transformacji. Informacje są teraz wszędzie, macie dostęp, i myślę, że tak jak mnie oglądacie, to większość z Was wie, że Trzeba jeść dużo warzyw, trzeba jeść dużo owoców, nie wolno jeść cukru albo jeść go jak najmniej, a i tak tego nie robimy. Nie? Informacji mamy pełno mamy teraz w każdy swój telefon komórkowy, dostęp do, no do wszystkiego, co byśmy chcieli tak naprawdę wiedzieć w zasięgu ręki, ale i tak tego nie robimy. Także to, na co ja stawiam, to są wprowadzanie w tego, to w życie, to, co już gdzieś tam wiemy. I to, co dzisiaj usłyszycie, być może też już wiecie. Być może już gdzieś to słyszeliście, widzieliście, ktoś wam to powiedział, lub czujecie to ze swojej własnej takiej intuicji. Ale zastanówcie się nad tym, co z tego rzeczywiście wprowadzacie w życie, a co możecie wprowadzić, jaki jeden mały krok po dzisiejszej prezentacji, po tym webinarze możecie zrobić. I jak, jeżeli to będzie chociaż jedna rzecz w kierunku tego zdrowia, tego zdrowego odżywiania, to ja już będę, będę bardzo zadowolona. Także na ten, ten sposób się nastawiajcie, a nie na to, że dowiecie się tutaj czegoś super nowego o odżywianiu, bo, bo tak naprawdę nie ma tutaj takich, takich rzeczy, które mogłyby nas zaskoczyć, bo o tym odżywianiu mówi się bardzo, bardzo dużo, no ale zobaczymy, może mi się uda, chociaż, chociaż w części. Dlaczego w ogóle jemy? Nie? To jest takie ważne pytanie, od którego musimy zacząć. I w idealnym świecie, takim teoretycznym, to jemy, kiedy jesteśmy głodni aby dostarczyć kalorii składników odżywczych, witamin, minerałów, prawda, do naszego organizmu. I tak wydaje nam się, że tak powinno jeść, być, tak powinniśmy jeść i tak to powinno z definicji wyglądać. No ale jak się rozejrzymy i spojrzymy na siebie, to bardzo często właśnie to tak nie wygląda. I to, nad czym będziemy się dzisiaj zastanawiać, to jest po pierwsze, dlaczego jemy to, co jemy, nie? Czyli nie zawsze to, co jest zdrowe, tylko to, na co mamy akurat ochotę. Dlaczego jemy za dużo? I dlaczego w ogóle jemy, gdy nie czujemy głodu? I aby to zrobić, musimy się cofnąć trochę w czasie, nie, dlatego że człowiek działa na zasadzie pewnych nawyków, pewnych takich uwarunkowań, które gdzieś wykształciły nam się w toku ewolucji przez dziesiątki tysięcy lat. I tutaj zobaczcie, przez 100 tysięcy lat człowiek Odżywiał się dziką dietą, czyli to znaczy, że zjadł to, co znalazł, to, co udało mu się zerwać z drzewa, czy wykopać jakieś korzonki, czy upolować, tak? Przez, tak, przez 100 tysięcy pokoleń w ten sposób się odżywialiśmy. I przez cały ten czas ludzie rozwijali się, ewoluowali w warunkach niedoboru pożywienia. I to spowodowało, że mamy w sobie instynkty, mamy w sobie geny, które mówią nam, jeżeli tylko widzą jedzenie. Mówią nam jedz, tak? Jedz, bo nie wiadomo, kiedy będzie następna okazja. Być może będzie susza, być może będzie zima, być może nie będzie udane polowanie, tak? Więc kiedy widzimy jedzenie, mamy na nie ogromną ochotę, tak? I to jest nasz taki pierwotny instynkt. Później człowiek nauczył się siać rośliny, zaczęło się rolnictwo, i ostatnie 100 pokoleń właśnie już to było w czasach rolnictwa. Czyli tej żywności było już więcej. W pewien sposób mogliśmy ją zaplanować, ile jej posadzimy, ile jej będziemy mieli. Nadal nie było to tak, że ludzie mogli jeść tyle, ile chcieli, bo były momenty, czy to w ciągu roku, właśnie, gdzie tych, czy przed zbiorami, czy w czasie nie właśnie zimy, kiedy tego jedzenia było mało lub było mało różnorodne, ale generalnie mieliśmy już go więcej i mieliśmy też wybór, tak? to znaczy, że mogliśmy sobie zdecydować, co my tak naprawdę będziemy. Siali, tak? Czyli mogliśmy zdecydować, czy wolimy na tym kawałku ziemi to posadzić gorzki jarmuż, czy może słodkie jabłka. I tu już zaczęły się człowieka problemy, bo zrobiliśmy już krok od tej dzikiej diety, czyli od tej, jakiej, w której przez 100 tysięcy pokoleń człowiek ewoluował i która jest dla niego najlepsza. No i ostatnie 10 pokoleń to mamy rewolucję przemysłową, czyli większość ludzi przestała w ogóle zajmować się rolnictwem, zajmuje się innymi rzeczami, a jedynie po prostu kupujemy sobie w sklepie. I tutaj mamy tego jedzenia coraz więcej, coraz większy wybór różnej jakości. No i ostatnie 30 lat w Polsce to już w ogóle jest moment, kiedy mamy to jedzenie wszędzie, otacza nas z każdej strony i nie potrafimy się w tym odnaleźć. Czyli te instynkty, które właśnie przez 100 tysięcy pokoleń, czy później przez te następne 100 pokoleń rolnictwa które mówiły nam jedz, bo nie wiadomo czy jedzenia będzie jutro, pojutrze, za tydzień. Te instynkty ratowały nam życie przez te wszystkie pokolenia. Te same instynkty teraz w naszych czasach nas po prostu zabijają, bo nie potrafimy się w tym odnaleźć. Ja kiedyś myślałam, że dietetycy są w ogóle niepotrzebni, że jedzenie to jest coś tak naturalnego, coś czego uczymy się od początku życia i te nawyki, które wynosimy z domu, czyli to, jak jak była moja mama, powinny być wystarczające. Teraz wiem, że tak nie jest, dlatego że te warunki i ta dostępność jedzenia zmieniła się tak radykalnie, że jako społeczeństwo nie potrafimy się w tym odnaleźć. I tak naprawdę każdy z nas powinien od nowa nauczyć się, jak radzić sobie w takiej sytuacji, gdzie to jedzenie otacza nas z każdej strony czyli ono już jest nie tylko w sklepach, ale na stacjach benzynowych, na lotniskach, w sklepikach szkolnych, gdzie byśmy nie poszli, nawet w klubie fitness, wszędzie jest dostępne to jedzenie. I dlatego właśnie też spotykamy się dzisiaj tutaj. I dlatego Wam o tym opowiadam, żeby Wam też było łatwiej poradzić sobie z tym wszechobecnym jedzeniem. No i właśnie, czym jest ta wolność? Można sobie zdefiniować tą wolność, oczywiście mówimy tutaj o jedzeniu, jako: mogę jeść to, co chcę. Wtedy, kiedy chce. Nie? To jest rzeczywiście bardzo dużo osób w ten sposób patrzy i, i mówi, ja to bym nie mógł przejść na przykład na wegetarianizm, bo nie chcę się pozbawiać mięsa. Tak? Nie chcę, żeby dieta w jakikolwiek sposób ograniczała moją wolność. No i to jest rzeczywiście prawda, można tak tą wolność definiować, ale tylko w momencie, kiedy działa to również w drugą stronę. Czyli kiedy możesz nie jeść tego, czego nie chcesz, wtedy, gdy tego nie chcesz. Tak? Czyli możesz przejść obojętnie koło pączka, możesz przejść obojętnie koło cukierni, możesz przejść obojętnie koło pizzy, możesz nie zjeść ciastek w momencie, kiedy koleżanka z pracy przynosi je, bo ma imieniny. Tak? To są właśnie problemy, z którymi bardzo dużo osób do mnie zwraca się na konsultacje i mówi, że ok, w domu to jeszcze jako taku się odżywiam, no ale w pracy co chwilę są imieniny. Nie potrafię się powstrzymać, nie potrafię odmówić, albo potrafię przez tydzień, a potem wracam do starych nawyków. Wtedy to już nie jest wolność, tylko właśnie uzależnienie od pewnych pokarmów. I ja mam największą radość, kiedy osoby z moich konsultacji do mnie piszą albo mówią mi, Marysia, po wprowadzeniu tego, co mi <laughs> zaproponowałaś, ja w ogóle nie mam ochoty już na te ciasta. Te ciasta sukien one mi nawet nie smakują. Także to jest dla mnie największa nagroda. No i właśnie. Czyli boimy się tych diet, tak? Bo boimy się, że będą nam ograniczać te ten naszą wolność, a chcę Wam się pokazać, że wcale tak nie jest, że to właśnie pozwoli wam odzyskać kontrolę i dokonywać świadomych wyborów, czyli mogę zjeść. To ciastko wtedy, kiedy rzeczywiście chce, ale wtedy, kiedy nie chce go jeść, to go nie zjem. Nie? Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy zupełnie inaczej spojrzymy na dietę, czyli kiedy przestaniemy myśleć o diecie jako krótkookresowym, o krótkookresowej zmianie sposobu odżywiania, taka, która ma przynieść efekt w postaci zrzucenia kilku czy kilkunastu kilogramów, zdefiniujemy sobie dietę tak, jak ona powinna, yy, powinna ta definicja wyglądać, czyli jako styl życia. I to, co ja mówię każdej osobie, która zaczyna ze mną pracę na konsultacjach, to jest właśnie, że to nie jest dieta krótkoterminowa. Jeżeli przy w jakimkolwiek momencie poczujesz, że zaciskasz zęby, że musisz uruchomić dużo silnej woli bo <laughs> i myślisz sobie, okej, okay, pracuję z marysią przez te trzy miesiące, to się zepnę, to nie będę tego jeść, a będę jeść to i to, jeżeli I tylko coś takiego poczujesz, to od razu, od razu mi o tym mów, bo to jest sygnał, że idziemy w złą stronę. To, co ja staram się zrobić, to tak małymi krokami zmienić Wasze sposoby odżywiania, żebyście po tym okresie pracy ze mną mogli dalej ciągnąć to, prowadzić to, być z tego zadowoleni, dobrze się czuć na ta, takim sposobie odżywiania. Nawet jeżeli przez te trzy miesiące waga nie drgnie, nawet jeżeli one będą wykorzystane po to, żeby sprawdzić pewne rzeczy, żeby przetestować, żeby się nauczyć, to jest super, bo ja wiem, że te efekty w długim terminie przyjdą. Ok, I przechodzimy teraz już do tych sześciu powodów głodu, które Wam obiecałam na początku. Dlatego, żeby żebyście potrafili je rozpoznać, żebyście potrafili sobie z nimi poradzić. I wtedy będzie łatwiej nad tym głodem zapanować. I pierwszy taki powód to jest odwodnienie. I to wynika z tego, że przez właśnie te 100 tysięcy Pokoleń, kiedy byliśmy na tej dzikiej diecie, człowiek nie miał żadnych pojemników, albo miał ograniczone ilości, w których mógł nosić wodę ze sobą. Nie? Czyli nie było butelek, nie było bidonów. Nie można było zabrać ze sobą na polowanie, na spacer wody. W tym czasie głównym źródłem wody było jedzenie, które naturalnie jest bogate w wodę, czyli właśnie warzywa i owoce. Tak, które czasami nawet w 80 czy 90% składają się wody i, z wody, i one dostarczały wodę do naszego organizmu, i organizm wykształcił sobie taki mechanizm, taki sygnał, który mówi, jeżeli potrzebuje wody, wysyła sygnał, zjedz coś, żeby uzupełnić te niedobory wody. My odczytujemy to jako sygnał głodu, jemy kanapkę albo chipsy albo pizzę, bardzo często rzeczy bogate w sól, po czym chce nam się jeszcze bardziej pić. Znowu odczytujemy to jako sygnały głodu i przez to właśnie jemy za dużo. Także tutaj jest jedno bardzo proste rozwiązanie. Pijemy dużo wody. Ja tutaj też mam swój kubek i też tą wodę piję. Czyli nie kawa, nie soki, nie jakieś redbule, tylko właśnie woda. Kolejna rzecz to jest różnorodność. Człowiek przez te wszystkie tysiące lat nie wiedział o istnieniu witamin, minerałów, zdrowych tłuszczy, tak? A mimo wszystko przetrwaliśmy ten okres, tak? Byliśmy w stanie dostarczyć do organizmu tego, czego potrzebujemy. A właśnie dzięki różnorodności. Czyli znowuż mamy taki sobie mechanizm, który podpowiada nam, że lubimy jeść różne rzeczy, tak? Czyli jak jemy w kółko jedną rzecz, nawet jeśli ona będzie najzdrowsza, to organizm gdzieś będzie wysyłał nam te sygnały, chce czegoś innego. Czyli możemy nie być głodni, możemy mieć jakby wystarczającą ilość kalorii, ale będziemy mieć za mało pewnych związków, czy witamin, czy minerałów, i organizm tak będzie wysyłał te sygnały, że, że chce różnorodności. Także ta różnorodność jest ważna, ale to musi być różnorodność dobrych rzeczy. Dlatego że my idziemy do sklepu, widzimy 50 rodzajów czekolady. 50 rodzajów ciastek, każde są inne, tak? I, ten, I ta różnorodność, nasza potrzeba tej różnorodności wewnętrzna woła nas do każdego rodzaju, albo tego jeszcze nie próbowałeś, nie? Albo tego jeszcze nie jadłeś. Jeżeli to będzie różnorodność tych niezdrowych pokarmów, no to nic ona nam nie da. Ja tutaj wypisałam wam jeszcze takie przykładowe menu, na przykład niektórych osób. Czyli kanapka z żółtym serem, jogurt owocowy, spaghetti bolognese i kanapka z szynką. Wydaje się, że to jest różnorodne i posiłki się nie powtarzają, ale te posiłki cały czas bazują na pszenicy na biale i mięsie, tak? Więc te, ta różnorodność tutaj tak naprawdę jest bardzo mała i organizm gdzieś będzie cały czas się jej domagał i, i będzie nam bardzo ciężko ograniczyć tą ilość jedzenia. Okej, okay, kolejna rzecz to są wahania poziomu cukru we krwi. Tak? I to na pewno wiecie, że kiedy spada nam poziom cukru, po właśnie posiłku bogatym w cukier, i to jest taki paradoks, bo kiedy jemy posiłek bogaty w cukier, ten poziom cukru szybko rośnie, aby za chwilę spaść. I kiedy on spada, mamy ogromną ochotę na kolejną dawkę cukru, tak? Więc takie ustabilizowanie poziomu cukru we krwi jest kluczowe, jeśli chcemy opanować te takie nasze duże napady głodu i takie zachcianki na różne słodkie, słodkie rzeczy. Aby to zrobić, to właśnie trzeba ten cukier z tej diety wyeliminować. Tak? A statystyki mówią, że spożycie cukru wzrosło w ostatnich 100 latach z 5 do 50 kg rocznie na osobę, czyli nawet kilogram cukru tygodniowo zjadamy, bo jest on dosłownie wszędzie. I tutaj producenci żywności doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak działa ten mechanizm, z tego, że te nasze pierwotne instynkty szczególnie mają ochotę na rzeczy takie, które mają dużo cukru, dużo tłuszczu, dużo kalorii, czyli takie, które będą nam tych, tych kalorii dawały dużo i wykorzystują to. I ten cukier możemy teraz znaleźć wszędzie, tak, czyli i w chlebie, i w keczupie, i w pierogach, gdzie byśmy nie zajrzeli, czasem nawet surówki takie kupne, gotowe, też zawierają cukier. Także czytajcie etykiety i unikamy tego cukru najbardziej jak się da. Czwarta rzecz trudna to są emocje. Tak? Czyli to jest całe takie jedzenie, zajadanie emocji, które zupełnie nie wynika z głodu. tak. I my tego uczymy się od dziecka, rodzice w pewnym sensie nas tego uczą, a my później sami sobie to jeszcze, jeszcze bardziej umacniamy w sobie. Tak? Czyli na przykład to, że każdą przyjemną okazję świętujemy. Właśnie, czy to lodami, czy, spod, czy każde spotkanie ze znajomymi to musi być coś do jedzenia, każde rodzinne święta wiążą się z dużą ilością jedzenia, więc nam od razu kojarzy się to miło i przyjemnie, ale również te smutne emocje, kiedy czujemy się samotni, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy mieliśmy ciężki dzień w pracy, albo udało nam się skończyć ciężki projekt, nagradzamy się tym jedzeniem, czyli za dobre rzeczy, i za takie smutne nagradzamy się i to. Potęguje tę naszą ochotę na jedzenie, i bardzo często to nie wynika zupełnie z głodu, a właśnie z tego, że jesteśmy zmęczeni, smutni, samotni i szukamy jakiejś takiej chwilowej przyjemności. To nie jest temat łatwy, i to nie jest temat, który da się z dnia na dzień zmienić, ale warto pomyśleć o tym i poszukać innego sposobu, w jaki można na te emocje właśnie zareagować. Piąta rzecz to jest pusty żołądek. I to jest taka Ciekawostka dla Was, bo puszczy żołądek nie oznacza, że jesteśmy głodni i nie oznacza, że powinniśmy go wypełnić. Jesteśmy znowuż tak nauczeni, dlatego że każda mama tego, czego najbardziej się boi, to, żeby jej dziecko nie było głodne. I jak zobaczycie mamy wychodzące ze szkoły czy z przedszkola, to pierwsze jest pytanie: A zjadłeś obiad? A co było na obiad? A nie jesteś głodny, nie? Więc generalnie boimy się tego, że możemy być głodni, a zupełnie niepotrzebnie, bo głód jest super prawidłowym objawem i on znaczy tylko tyle, że właśnie trzeba zjeść, ale musimy go poczuć, nie? W pewnym momencie. I burczenie w brzuchu wcale nie oznacza głodu. Ono oznacza właśnie to, że wreszcie ten żołądek się opróżnił i tam mogą się zacząć procesy regeneracyjne. Zaczynają się, zaczyna się tam takie sprzątanie i naprawianie. I to jest właśnie oznaka burczenia w brzuchu i wcale nie, nie musimy reagować na nią od razu jedząc, a taki prawdziwy głód to czujemy w ogóle bardziej w gardle niż, niż gdzieś tam w żołądku. No i szósty, najważniejszy powód, i tak naprawdę taki, dla którego rzeczywiście powinniśmy jeść, to jest brak składników odżywczych. I tutaj mamy pewien paradoks, bo tak jak powiedziałam Wam, że przez te 100 tysięcy pokoleń ludzie umierali bardzo często z powodów braków pożywienia, czyli tego pożywienia było za mało i gdzieś tam umieraliśmy z głodu jako gatunek to w tym momencie paradoksalnie ludzie również umierają z głodu, tylko że ten głód jest właśnie brakiem składników odżywczych. Czyli pomimo tego, że jemy dużo, pomimo tego, że to jedzenie jest dostępne, pomimo tego, że połowa społeczeństwa ma nadwagę, jesteśmy generalnie niedożywieni i te, i te plagi chorób, które po nas krążą, to wynikają właśnie z tego, że brakuje w tej diecie pewnych składników odżywczych. I to, to, co jest ważne tutaj, to, że ważniejsze jest, tutaj mam na ostry, ważniejsze jest to, co jesz, niż to, czego nie jesz. Czyli zawsze, jak ja z kimś pracuję, zaczynamy od tego, żeby wprowadzić te dobre rzeczy, a nie żeby na siłę eliminować i na siłę z czegoś rezygnować. I bardzo często jest tak, że te zmiany, właśnie to wprowadzanie tych dobrych rzeczy, to wprowadzanie większej wartości odżywczej do posiłków sprawia, że my przestajemy mieć ochotę na te inne rzeczy, nie? Przestajemy mieć trochę ochotę na te słodycze, przestajemy mieć ochotę na jakieś tam zapychacze. Jemy mniej, a dostarczamy więcej witamin, minerałów i to sprawia, że, yy, że właśnie ta ochota na inne rzeczy maleje. Oczywiście te wszystkie rzeczy są połączone, tak? Czyli... Oddziałując na jeden z tych sześciu powodów, zmniejszamy też prawdopodobieństwo tych innych głodów. Nie? Czyli jeżeli będziemy dobrze nawodnieni, to łatwiej nam będzie poradzić sobie z tym głodem wynikającym z emocji. Jeżeli ta dieta będzie różnorodna, to znowuż łatwiej będzie nam poradzić sobie z tym głodem, z, z, z powodu emocji. Nie? Więc to wszystko się ze sobą, ze sobą przeplata. I teraz to, co ja robię właśnie na konsultacjach, to jest połączenie z jednej strony tego, jak zwiększyć tą wartość odżywczą poszczególnych posiłków, z drugiej z tego, z strony, jak rozpoznawać te sygnały z ciała, czyli jak wiedzieć, ile zjeść bez liczenia kalorii, bo nigdy nie liczymy kalorii i w ogóle to się nie sprawdza. I słuchajcie, również dlatego właśnie nie sprawdzają się. Te wszystkie diety najbardziej popularne w internecie, czyli dieta mniej rzecz. Bo jeżeli odżywiamy się nieprawidłowo, jeżeli tych wartości odżywczych mamy za mało, i teraz postanawiamy, dobra, to ja od jutra będę jeść jeszcze mniej, to będziemy mieć jeszcze mniej tych wartości odżywczych i jeszcze silniej te, te, to uczucie głodu, ta potrzeba tego jedzenia będzie się przejawiała w nas. nie? I być może część osób wytrwa tydzień, część dwa tygodnie, część dwa miesiące na takiej diecie, ale najczęściej. Wracamy później do tych starych nawyków i jemy, i jemy tak, jak jedliśmy. Także to, co ja robię, to jest taka zmiana też przekonań i odzyskiwanie kontroli, tak żeby w długim terminie odżywiać się po prostu zdrowo i mieć ochotę na to, co rzeczywiście nam służy, a nie na to, co normalnie jedliśmy, bo byliśmy często przyzwyczajeni. I nawet Zuzanna do mnie napisała. Że dopiero, kiedy pojechała do, w wakacje do swoich rodziców i zobaczyła, jak oni jedzą, to dopiero zdała sobie sprawę, jaką ona już drogę przeszła i, i siedziała tam, i patrzyła, i nie miała na, na nic ochoty z tych rzeczy, które jej rodzice i ona przez całe swoje życie, yy, przez całe swoje życie jadła. Tutaj jeszcze, ponieważ kończy się już 2019 rok, chciałam Wam pokazać nasze wyjazdy i w tym roku udało nam się odwiedzić 7 krajów i wszędzie była, była z nami Ania. A dlaczego Wam chcę to powiedzieć? Dlatego, że bardzo dużo osób zazdrości nam podróżowania i, i nie podróżuje, a chciałoby. I bardzo często wydaje nam się, że to wynika gdzieś tam z braku pieniędzy, a prawda jest taka, że bardzo często to wynika z braku siły, energii, bo nam się po prostu nie chce ani planować, ani pakować, ani jechać, bo Nieprawidłowo się odżywiamy, nie mamy tej energii i, i moim takim życiowym też celem jest pomóc Wam tą energię odzyskać i tą radość z życia, bo zdrowe odżywianie nie jest po to, żeby się zdrowo odżywiać dla samego właśnie zdrowego odżywiania, tylko po to, żeby cieszyć się życiem we wszystkich innych obszarach. I zapraszam serdecznie na moje konsultacje i na pracę ze mną indywidualnie, gdzie wchodzimy szczegółowo w te wszystkie tematy, które dzisiaj mówiliśmy, i gdzie prowadzę Was krok po kroku tak żeby odzyskać tą kontrolę, odzyskać tą wolność, mieć ochotę na to, co rzeczywiście nam służy. Pozwolę sobie przeczytać wam trzy opinie, które dostałam od osób, które ze mną pracują lub pracowały. I Zuzanna właśnie napisała tak: Skontaktowałam się z Marią, bo niepokoił mnie stan zdrowia i waga mojego syna. Po paru miesiącach współpracy stało się jasne, że mój syn nie był jedyną osobą, która na tej współpracy zyskała. Zmieniliśmy sposób żywienia całej naszej rodziny, poprawiło się nasze samopoczucie i przede wszystkim zaczęliśmy mieć kontrolę nad tym, co jemy. Jednak po zamierzalnymi wynikami Maria daje coś więcej. Prostotę przekazu. Dzięki niej przestałam się czuć zagubiona w gąszczu informacji i pozbyłam się towarzyszącego mi od dawna poczucia winy, że źle karmię swoje dzieci. Teraz po prostu wiem, co jest ważne i mogę tę wiedzę dopasować do swojej aktualnej sytuacji. Widzę ogromną poprawę naszego komfortu życia, ale przede wszystkim wiem, że była to jedna z ważniejszych cegiełek budujących zdrowie moich dzieci na przyszłość. Zdecydowanie life-changing experience. Jeszcze raz dziękuję i będę polecać wszystkim. Kolejna yy, opinia od Natalii. Do Marysi trafiłam przez długo obserwowanego bloga, mając już w sobie wykształcone i wyniesione od rodziców w moim odczuciu niezdrowe nawyki żywieniowe, nieświadomie bądź mniej świadomie postępowałam tak samo ze swoją rodziną w przygotowaniu posiłków. Marysia małymi krokami pomogła mi te nawyki przemienić w świadome, zdrowe nadwyki. Cotygodniowe konsultacje pomogły mi zobaczyć, co faktycznie dotychczas jadłam i co mogę zmienić na zdrowe produkty. Dzięki Marysi pomocy i jej przepisom w prosty i nieskomplikowany sposób zaczęłyśmy z córką jeść o wiele więcej warzyw i owoców. Teraz przygotowuję cotygodniowe menu i wiem, że są to wartościowe posiłki dla mojej rodziny, które przygotowuję bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z usług, jakie oferuje Marysia. Od Marysi bije pełen profesjonalizm i ogromna wiedza dotycząca diety i żywienia. Bardzo się cieszę z naszej współpracy. I jeszcze kilka słów od Rafała. Na początku roku postanowiłem zrzucić długo odkładane nadmierne kilogramy. Myślałem, że sama intensywna aktywność fizyczna będzie wystarczająca. W pierwszych miesiącach wszystko szło zgodnie z planem, co pozwoliło zrzucić około 8-9 kg w pół roku. Natomiast licznik nagle się zaciął i pomimo ciągłych treningów przez około 3 miesiące nie udało się nic więcej wykrzesać. Wtedy, pomimo nieskrywanego braku w wiary w skuteczność diet, dałem się namówić na spróbowanie dodania do wysiłku fizycznego również zmiany nawyków żywieniowych. To, co przekonało mnie, to brak pomysłów opartych na liczeniu kalorii, a obiecana racjonalna zmiana sposobu żywienia. I jak się okazało, to był strzał w dziesiątkę. Zmiana została oparta o sprawdzone metody, które nie wiązały się z drastycznym ograniczeniem jedzenia, a wytłumaczeniem, że można jeść jednocześnie zdrowo i smacznie. Co więcej, dieta została również sprofilowana na potrzeby lekkich zaburzeń z ciśnieniem, które u mnie występują. Kolejny, w mojej ocenie kluczowy aspekt to asysta i opieka podczas wdrażania diety i możliwość cyklicznych konsultacji telefonicznych, które na bieżąco pozwalały na korektę. A co najbardziej cieszy to fakt, że udało się przełamać impać i zrzucić kolejne 5 kg w dwa miesiące, a poziom ciśnienia wydaje się coraz bardziej stabilizować. Konkludując uważam, że skorzystanie z usług Marysi powinno być obowiązkowe dla każdego sceptyka dietetycznego, tak aby przekonać się, że po prostu można. Ja ze swojej strony gorąco polecam skorzystanie z usług, bo naprawdę warto, a wyniki mówią same za siebie. Także zapraszam bardzo, na tej stronie znajdziecie więcej informacji o moich konsultacjach i gotowe pakiety. Ale jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy to będzie dla Was, chcielibyście wcześniej o coś zapytać, czegoś się dowiedzieć, to zapraszam jak najbardziej do kontaktu. Można wysłać maila, można do mnie zadzwonić. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze Wasze spotkanie, i mam nadzieję, że coś ważnego dla Siebie znaleźliście i wdrożycie w życie.